Dzień dobry, mam na imię Marcin. Ja jestem Paula. Witamy ponownie na naszym treningu umiejętności społecznych online. Dzisiaj chcemy zająć się umiejętnością społeczną przedstawianie innych. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was króciutką procedurę i scenkę, którą później omówimy. Zapraszamy! Pewnie każdy z Was był kiedyś w takiej sytuacji, kiedy znajdował się w jakimś nowym miejscu w towarzystwie osób, których nie znał. Możecie wtedy odczuwać jakiś lęk, czuć się w jakiś sposób nieswojo, odczuwać dyskomfort. W takiej sytuacji fajnie jest, żeby osoba, którą znamy, która z nami jest, była w stanie nas przedstawić. Jeżeli to Wy jesteście tą osobą, no to ta procedura jest właśnie dla Was, czyli jak przedstawiać innych. Pierwszym krokiem jest spojrzenie na inne osoby. Czyli najpierw patrzymy na osoby, które chcemy sobie przedstawić. Następnie wypowiadamy imię jednej z osób i wypowiadamy imię też drugiej, tej, którą chcemy przedstawić. Jest to trochę tak zawile ujęte, ale to po to, żeby opisać Wam jakoś proces ten przedstawiania. Czyli mówimy imię osoby, którą chcemy przedstawić, następnie przedstawiamy tej pierwszej osobie drugą osobę. Potem, żeby jakoś uprzyjemnić to takie pierwsze spotkanie przedstawianych przez nas osób, możemy też opowiedzieć o czymś, co ich łączy. Na przykład o tym, co lubią robić, albo co lubią jeść, albo że na przykład jakby są podobnie ubrane. Możecie tutaj puścić Waszą wodzę fantazji. A teraz zapraszamy na scenkę. Cześć Paula. Cześć Marcin. Marcin, to jest Edyta. Edyta, to jest Marcin, z którym prowadzę Dusy. Bardzo miło Cię poznać. Wydaje mi się, że oboje jesteście miłośnikami zwierząt. Tak, ja osobiście bardzo lubię psy. Ja też kocham psy. Widzę, że Edytka też. No to jest nastroje. No właśnie, mamy fajny wspólny temat. Marcin podszedł do nas, kiedy stałam w towarzystwie innej osoby. Przywitał się, po czym przedstawiłam Marcina Edycie, mówiąc: Edyto, to jest Marcin. Oraz przedstawiłam Edytę Marcinowi, mówiąc: Marcin, a to jest Edyta. Edyta i Marcin podali sobie ręce na powitanie. Następnie postanowiłam powiedzieć o czymś, co te dwie osoby lubią, czyli o psach. Powiedziałam, że oboje są miłośnikami zwierząt. To na dzisiaj powoli już wszystko. Zachęcamy Was do tego, że jeśli będziecie w takiej sytuacji, gdzie będą nieznajome osoby, to próbujcie sił w umiejętności przedstawiania innych, tak żeby nowe osoby, które są wśród nas, żeby poczuły się swojsko i fajnie w świeżym, nowym towarzystwie. To też pozwoli Wam budować przyjaźnie i zacieśniać więzi, które już między Wami istnieją. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.